Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym i chyba już ostatnim odcinku z serii Zagrajmy w Lara Croft and the Guardian of Light. Mamy poziom pewnie już bossowy, że tak powiem. Ja jestem Juno, ale wydaje mi się, że i tak zawsze to niepotrzebnie gadam, że wy to już wiecie. Dobra. Co to jest? Aha. Dobra, czyli najpierw wszędzie zlatuje ostrzeżenie, gdzie pojawią się strzały. Ajajaj! A mogę na to wejść? Nie mogę. Aha. A teraz mam w niego strzelić. Tu mogę. Tu jeszcze raz. Jeszcze raz, Lara. Strzelaj w niego. Dobra. Takie buty. Już, rozumiem. Dobra, przydałaby się jakaś taka broń. Nie. Ojejejej. Dobra, teraz strzelamy, strzelamy. Oj, może nie tu. Tak, ała. Dobra. Nie wygląda to na jakąś walkę wyjątkowo trudną, z tego co widzę. Tym bardziej, że... No, nieźle chyba jest. O! Wow, dobra, padł? A mi się nie chce wierzyć. Właśnie. I dobrze, że nie uwierzyłam. O, i pajączki! Dobra, to z nimi może i tak się zabawią. Jej, jakiś tu inny taki. Oj, Lara, Lara, uciekaj. No dobra, ta amunicja, tak. Oj, 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 uciekamy. No to wszystko przybrało na dynamice, muszę przyznać. Cholera jasna. Ależ to było wymagające, dziwne. Dobra, czyli zaczynam od którego momentu? Aha, od pająków. No dobra, to jeszcze nie jest aż tak najgorzej z tym. Dobra. Pilnujmy się, pilnujmy się. Ojej. Dobra, może jednak z tymi widami będę kombinować, bo tak to mi się... Amunicja zaraz szybko skończy. Wow. Nie, ja nie chcę tu być. Nie chcę. Tu. Nie, 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 nie. O cholera. Ależ to wymagające jest. To nie wiem, trzeba myśleć, przewidywać zaraz. Weźmy to. Dobra, chodźcie pajączki, tak was utłukę w ten właśnie sposób. A ciekawe, czy im też właśnie może coś zrobić ten rządzik strzałek na przykład. Nie wiem, może, dobrze by było. Tak, mi jest szkoda na nie. Amunicji. Dobra, najlepiej chyba być tam, gdzie akurat coś zniknęło. Tu, oj, może nie aż tu. Lara, ojej, teraz co? Z nim mam walczyć tu? Dobra, to jest super, oj. Tak, tak, tak. Okej. Czyli teraz zaczyna się w ogóle strasznie to wszystko, bo nie dość, że mam z nim walczyć. Oj, Lara, Lara, Lara! Cholera, jasna! Dobra, jestem ciekawa, ile to... Oho, dobra, czyli jest okej. To ciekawe, ile podejść mnie będzie kosztowało. Dobra, a myślałam, że plecaczek zdążą zgarnąć. A jednak nie. Dobra, na pająka to zostawię pułapkę. Auć,
Dobra, tutaj o ramę. A macie pajęczek i złe. Dobra, gdzie on jest tu? Nie. Po tej stronie pewnie zaraz będzie. A jednak tu. Przewidywalny dosyć. O cholera, jak ja mam temu uciec? Gdzie on jest teraz? Tu cały czas? Nie, nie ma go tu. O nie, tu. Dlaczego? Wow! A jakim prawem mi to tak szybko leci? Umrzyj! A, już go tu nie ma. Brawo ja. Tu jest wysoko. Jest. Padł. O nie. Jeszcze nie padł. No i jakże to tak? Coś ja czuję, że to teraz po prostu na mnie ruszy. Aha, kolejna pogadanka. O nie, Lara, weź, że uciekaj. Co ja mogę zrobić? No. Nie, aha. O co chodziło? Jak ja miałam temu uciec? Dziwne jakieś. No dobra, już słyszę. Aha, nie mogę przyspieszyć. Aha, bo tak, najpierw tutaj się kolce pojawiają. Takie to chytre. Ups. Aha, bo mam po prostu przebiec. Tak, dobra, to zaczyna mieć sens. Tak, już wiem, o co chodzi. No, po co oni nam pokazują 100 razy, co on tam robi? Przecież to się nie zmienia. Dobra, to sobie leci. Tak. Okej. Okay. Aha, i to tyle? Wow. No, w sumie myślałam, że to będzie trudniejsze. Tak naprawdę sama sobie bardziej komplikowałam to wszystko, niż to takie... Oj, skomplikowane było. Oho, tu się jeszcze gdzie odkryje. Gdzie on jest? Aha, taka walka. Ona jest niesprawiedliwa. No dobra. A mogę tak? No w sumie on nie jest aż taki groźny. Jak ja mam mało życia? Kurde, zapomniałam patrzeć na życie. No nie. Ja się głupio czuję przed wami. Dobra, widzę. Jest i plecaczek jakiś. Tu on gdzieś chyba jest. Au! Dobra, Znaczy ja mogę... O, mogę w ten sposób. Fajnie. Fajnie, że taką opcję odkryłam. Tak. Ała, dobra, troszeczkę mnie to uszkodziło, ale... Nie aż tak bardzo, jak można by się spodziewać. To szybko zgarnę. Pyk. Teraz tak. To się wkurzy i jakieś... Aha. Mgiełki, nie mgiełki swoje powysyła. Tak. Teraz plecaczek. Lara, przeżyj to. Uciekamy od niego. Nie wiem, czy gdzieś tu jeszcze jakiś plecaczek mi się może ładnie pojawi. Au. Lara, uważaj. Tak. O nie. Nie chcemy wpaść w żadne straszne rzeczy. Nie, tego czegoś jest coraz więcej chyba. Jakieś wielgachne coś jeszcze tutaj się pojawiło. Ale... Dobra, tak, to jest tylko amunicja. Nie, dlaczego tu nigdzie nie ma życia? Dlaczego nigdzie nie ma życia? Ja nie chcę amunicji i trochę nie wierzę, że to mówię, ale właśnie, o nie. Znowu on się pojawia, tylko że to mi nie pomoże za bardzo chyba, skoro nie mam właśnie tego, czego chcę. No, pięknie. Jak ja mam sobie poradzić, nie mając właśnie, tak jak... Już nieraz powiedziałam, wystarczającej liczby plecaczków i tego wszystkiego. Dobra, te zaczynają się rozłazić. A ja cały czas mam straszliwie mało tego wszystkiego.
Tak, o kurde, a ja nawet spaść mogę. Aha, dobra, dobra, dobra. Wszystko jasne. Czyli tutaj naprawdę trzeba wziąć wszelkie za i przeciw. Nie wiem, co jeszcze w zasadzie. A masz? Aha, tego się pan nie spodziewał. A tak, tak. W sumie nie dało mi to za wiele, ale zgarnę plecaczek. Wow, Lara. Dobra, no muszą nie włazić głupio w te jego skoki takie. Plecaczek! Ale byłam blisko. Byłam blisko. Jemu już tylko połowa życia została. Dobra, może w ten sposób jakoś? Nie wiem, z nim warto chyba byłoby trochę walczyć. Dobra, jest plecak. To ja nie będę jakoś może za bardzo szarżować. Póki go nie zdobędą, jakbym sobie życzyła. Dobra. Rozwalam na razie jaszczury i jestem na jaszczurach raczej skupiona. Ale w sumie nie jest tak źle, jeśli o obu chodzi. Bo tym razem już właśnie widzę więcej życia i wszystkiego. On się chyba bardzo już wkurzył i teraz tak się pojawia chaotycznie, też sam nie myśli, co robi, jak mi się wydaje. Ja też nie myślę, więc witam go w klubie. Nie wiem, gdzie on tu jest, może go nie ma. Są plecaczki, ucieka. Jasne. Każdy sobie może coś wmawiać, nie, Lara? Dobra, tutaj jest kryształek. Trochę amunicji. No, takie rzeczy zawsze się przydadzą. Żeby ten nasz, no, zbiór punktów nie był jakiś wyjątkowo żałosny. Ale dobra, biegniemy za nim. Takie życie. Nie ufam grze, naprawdę bardzo jej nie ufam. A? Może jak zwykle za dużo myślę, za dużo się martwią. A rzecz nie jest taka straszna. O, tam widzę jeszcze więcej dobrodziejstw. Au! No ła, dobra, mało jej nie zabiłam czymś takim. Mam skoczyć? Au! Powinnam się bać. Taką dupokrytkę może sobie zrobię. Dobra. Na razie, jak rozumiem, mam unikać kulek. Nie wiem, spoko. Unikanie kulek nie wydaje się aż takie straszne. Aha. I to tak będzie... Dziwne to jest jakieś... Dobra, znowu się pojawił. Czyli co, ja mam grzecznie czekać... Aha, dobra, nie ma... Głupio, jak zwykle w lawę wlazłam sama na własne życzenie praktycznie. Ale to ja nie wiem, to mam po prostu sobie czekać, aż on trochę tych kulek wyrzuci, trochę ich pounikać. Lara, nie do lawy, dziewczyno, tu, w niego. Czy ja mogę je na przykład w jakikolwiek sposób rozwalać? Czy mogą od nich tylko uciekać? Jej, jak ich dużo nagle się porobiło. Dobra, czyli on czasami się pojawia, czasami... Jest z nimi zgrany, czasami jakoś mniej chyba. A dziwne to wszystko. Oj, 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 źle się robi. Wydaje mi się, że w zasadzie to zaraz już on nam padnie. Znaczy, nie wiem ile jeszcze takich rund dziwnych, różnych nas czeka. To znowu się pojawi, dobra. To już czas go... Myślałam, że tak łatwo będzie to. Dobra, teraz kulki, kulki, kulki. Kurde, jak ja w nie biegam. Sama, jak zwykle. Auć. No nie, jak ja mam mało życia. Już nie ma... A, kurde. To jest jakieś...
Podchwytliwe. Dobra, teraz... Aj, może nie. Chciałam powiedzieć, że teraz się pojawi, to będą strzelać, jak się tylko da. Aha, już sobie postrzelałam. A może jakaś inna broń na niego lepiej zadziała? Nie wiem. Jak na razie to wiem tyle, że znowu mnie będą kulki atakować. I pojawi się? Chodź, 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 chodź. Dobra, może tak, tak. Nie, to jakoś kiepsko działa, czyli lepiej tak. To jest takie chyba mocniejsze. Oj. Czyli trzeba życie odzyskać. I skupić się, bo... To był kiedyś jakiś taki film dla dzieci. Nie wiem, nie oglądałam. Jakieś klopsiki atakują, czy coś. One chyba z nieba właśnie spadały. Jakieś nie, to były klopsiki, coś, jakieś zjawiska pogodowe. Nie wiem, właśnie nie oglądałam, mimo że w sumie lubię oglądać filmy dla dzieci. O, tu jest w miarę bezpiecznie. Nie, nie! Nie, nie było bezpiecznie. Lawa była. Co mi przyszło do łba, że na schodach jest bezpiecznie. Durna ja. Nie no, to jest do przejścia. Tylko, że no takie to... Do przejścia, ale takie dręczące nas bardzo. Bo... No, co się dziwić, twórcy gier lubią dręczyć graczy. To nie nowość. I to czy gry stare, nowe, niezależnie od gatunku, tak już jest. Dobra, przeszłam parę kuleczek. Czyli rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy go. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Zaraz się wzburzy i... A no właśnie, dobra, plecaczki. Teraz... No ile mu tego życia zostało? No malutko. No... Nie, kulki głupie. Weźcie już, się schowajcie. Ja chcę ostateczny strzał zrobić. No. Nie, jeszcze odżyję. O, mogę strzelać? Strzelam? Aha, powołał jakąś kreaturę. A to może... Oj, nie jedną. Nie jedną, moi drodzy. No, kurde, co ja robię? Źle to rozegrałam, bardzo źle. Dobra, jeden już, auć, auć, jeszcze drugi. Ała, kurde, no nie mogą sobie na takie błędy pozwalać w tym momencie. Dobra, lecą kolejni, ten. Tak, teraz ten. Au, spokojnie, spokojnie. Nie powinnam panikować. Oj. Jejku. No nie, nie. Ja tego czuję, że ja tego zaraz nie przeżyję. Nie wiem, co ze mną będzie. Nie chciałam tego plecaka teraz podnosić, bo on mi się na pewno przyda. A drugi jest w lawie. No naprawdę nie miał gdzie utknąć? O tam. Aha, ten plecaka jeszcze żyje. Tutaj? Czy gdzie on jest? Gdzie on się teraz schował? A, już teraz do mnie przyszedł. No to witam pana. Tylko, aha, już, już, już. Tu. Kurde, teraz to będzie ciężko mi z nim walczyć. Aha. No i właśnie, pytanie, od którego momentu nam to wczyta. No, nie mówcie, że od początku. Nie. Na szczęście nie. To jest ta ostatnia rozgrywka z nim. I nie jest tak najgorzej. A może pułapki będą na niego zostawiać. Teraz jakby miał ochotę na nią się jakoś odrodzić. Ojojoj, kuleczki, kuleczki. Nie, 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 nie. Dobra, tutaj jakoś może? Nie. Tutaj? A jaki sprytny, że wcale nie chce w to wleźć. No i co? Może umrze? Może umrze? Nie? Czy on się ładuje jakoś? Nie wiem, co on robi ze sobą. Ja bym chciała go zabić.
każdym razie powiem. No, umrzy już! Padł! We must get the mirror back to its shrine before the first light of dawn. Quickly, replace the mirror. What about you? I must remain and protect our Age of Light. It is my destiny. Now return the mirror. Wow, cóż za poświęcenie. Take care, Totek. The mirror has been returned to its secret place. And Zolot to his eternal prison. When I'm gone, this place will be lost again. But for how long? If there's one thing I've learned in all my travels, it's that nothing is lost forever. But some things should never be found. Dobrze powiedziane, ale to, co nie powinno być, no to ciekawi jeszcze bardziej, prawda? O, proszę, jakieś... Troje dodatkowo odblokowane, chociaż i tak średnio mnie interesują. Ale co tam, fajnie jest takie coś tam odblokować. No i jak widzę, mamy kolejną serię ukończoną. Jej, już ten odcinek to były śmierci, śmierci i jeszcze raz śmierci. Więc no, się popisałam jak nie wiadomo co. Patrzę, co tutaj sobie można przejrzeć. Filmowate rzeczy. No cóż. Tu pewnie... czyli mogę sobie od nowa jakąś grę zacząć i wybrać inny strój. Wow, takie tam urozmaicenie, no co się wysilili. Nie, no fajnie, fajnie. Gra w sumie podobała mi się o wiele bardziej niż myślałam. Długo jakoś się wstrzymywałam przed zagraniem w nią, a jednak okazała się o wiele fajniejsza niż myślałam. O wiele przystępniejsza dla mnie. I tak jak myślałam na początku, to że właśnie, że ten Totek będzie za nami się jakoś plątał i będzie botem. Długo na szczęście nie było, więc w sumie to może mogłam to sprawdzić przed nagrywaniem, ale to takie pozytywne zaskoczenie dla mnie. Graficznie, klimatycznie gra mi się podobała, aczkolwiek tak jak mówię, no z Tomb Raiderem ten się nie kojarzy zbytnio widok i to jakiego typu to jest gra, no ale tak, wiem, że to nie jest stricte Tomb Raider, a właśnie ta jakaś podseria Lara Croft i coś tam. Po tej części już wiem, że kolejną również nagram na pewno. Tylko jak zwykle nie powiem wam jeszcze kiedy. Na razie z mojej strony to by było na tyle, bo po co przedłużać bez sensu. Fajna gra, raczej na raz. Nie sądzę, bym do niej wracała. Ale bardzo się cieszę, że wreszcie ja się przemogłam i zagrałam, bo po prostu sporo mnie minęło, sporo takiej przyjemnej zabawy. No jednak co dobre, to się kończy i tak, więc trzymajcie się, cześć, do usłyszenia w innych seriach.